Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jak polska policja współpracuje z Chińskim Uniwersytetem Bezpieczeństwa Publicznego w Pekinie i uczy ich reżimu, jak zniewolić obywateli, jak używać przemocy. Tutaj znalazłam taki artykuł. Polacy zastanawiają się, skąd policjanci czerpią te wzorce. Znamy odpowiedź. Policjanci w Polsce uczą się od najlepszych. Jak sami mundurowi informują na stronie Szkoły Oficerskiej w Szczytnie, ważnym aspektem funkcjonowania Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie jest nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi. Tak właśnie szkolą polskich policjantów uczą się od komunistycznych Chin, jak postępować z buntownikami. Przypomnijmy, że początek formalnej współpracy pomiędzy obiema uczelniami miał miejsce 5 grudnia 2017 roku, czyli już 3 lata ze sobą współpracują, niecałe 3 lata, kiedy to zostało zawarte dwustronne porozumienie o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie a Chińskim Uniwersytetem Bezpieczeństwa Publicznego w Pekinie. I tu jest bardzo fajne zdanie. Polska policja zeszła już na takie dno, że biorą przykład z funkcjonowania reżimowej uczelni, czyli chińskiego UB. Jak to możliwe, że wzorujemy się na komunistycznych służbach? Oczywiście podam link do artykułu, a teraz sobie jeszcze wejdźmy na stronę. Okej, na stronę. Coś mi się tutaj nie chce otworzyć. Bo chciałam sobie wejść na stronę właśnie polskiej chciałam sobie wejść na stronę Szkoły Oficerskiej w Szczytnie właśnie, ale coś mnie nie chce przekierować. Dobra, trudno. W każdym razie na pewno dam link w opisie do tego artykułu, żebyście się mogli z nim zapoznać. Dobra, to tyle. Trzymajcie się. Hej.